Co tam się dzieje z lotniskiem? W kwietniu spotkanie zespołu do spraw lotniska, mamy wrzesień, jakieś konkrety, już cokolwiek wiadomo, będziemy latać z Cleveland, czy będziemy latać, tylko sytuacja wygląda w ten sposób, że dwa lata temu decyzja nasza środowiskowa została zaskarżona. 22 października będzie posiedzenie Sądu Najwyższego, NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozstrzygnie, która strona sporu ma rację. Czy możecie wyciąć drzewa, czy nie? Przez dwa lata nic nie można było zrobić w tym temacie. Ryszard Miłko, dzień dobry, a jest z nami prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, zanim przejdziemy do spraw lokalnych, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od pomocy dla powodzian. Parę dni temu ogłosił pan, że chciałby pan przeznaczyć 500 000 zł na pomoc ludziom poszkodowanym. Czy już wiadomo, jakie samorządy, do kogo trafiłyby te pieniądze i na jaki cel konkretnie? W tej chwili trwają analizy i prowadzi to Związek Miast Polskich. Jutro mamy o 15 posiedzenie online i będziemy właśnie diagnozować taką mapę potrzeb. Będziemy musieli wybrać jeden lub dwa samorządy i z nimi podpisać umowę na to, że będzie to dofinansowanie. Być może to będzie więcej niż 500 000, co zależy, jak tam radni się zachowają. Być może to będzie dwa razy po 300 000, bo może lepiej mniejsze kwoty, dlatego że łatwiej troszeczkę wydać dla gmin. Tym bardziej, że jeżeli to będzie w tym roku, to te pieniądze muszą być wydane w tym roku, ale ten proces będzie długi, także również i pomoc będzie potrzebna w następnym roku, bo przecież to będzie odbudowa infrastruktury. Chociaż z drugiej strony pan premier Tusk, nawet dzisiaj oglądałem sztab kryzysowy z Wrocławia, no powiedział, że państwo przejmuje, ale to państwo wszystkiego też pewnie nie przejmie. Będą takie potrzeby lokalne, które będą zaspokajały właśnie gminy, miasta w ramach Solidarności. No, być może będzie się czym dzielić, bo teraz chciałbym przejść do spraw lokalnych. Niedawno też premier Donald Tusk zapowiedział to, że dosypie pieniędzy samorządom. Ma się poprawić to finansowanie samorządów od przyszłego roku, nawet 35 miliardów więcej. Nawet od tego roku. Panie prezydencie, no to jak będą wyglądały finanse Białegostoku? Mocno się poprawią po zmianie przepisów? W tej chwili jeszcze opieramy się tylko takich ogólnych szacunków i spekulacjach. Jeżeli będzie te 10 miliardów, a tak jak zapowiedziano, no, nikt nie uszczupli na przykład dla powodzian, to Białystok by otrzymał pewnie około 80 milionów w tym roku. One są bardzo ważne, dlatego że jest pewna luka w finansowaniu oświaty, którą trzeba zapełnić. W kolejnych latach akurat Białystok dobrze wypadł we wskaźnikach i te pierwsze szacunki pokazały, że to jest 215 milionów byłoby więcej niż w tym roku. Każdego roku? Tak. Każdego roku, no być może nawet będzie to rosnące, bo to są wskaźniki ekonomiczne i jeżeli będzie na przykład rosły te wskaźniki, to ta kwota może się zmieniać. Myślę, że in plus. Tak, chociaż z drugiej strony oczywiście rosną też bardzo koszty. No wiemy, że podwyżki dla nauczycieli, prawda? Podwyżki dla nauczycieli zostały sfinansowane, ale przecież oświata to nie tylko nauczyciele, to są również pracownicy, którzy są tak naprawdę na tak zwanym garnuszku miasta i dla nich też te podwyżki się należą i tutaj te koszty oczywiście są znacznie większe. No, skoro wywołał pan temat podwyżek, to ja chcę zapytać o potencjalne podwyżki opłat za żłobki. No tak. Od października ma to się zmienić, to bardzo mocno. Dziś to jest 400 zł, a ma być 1500 zł. Piękne pytanie, panie redaktorze, bo to jest obniżka, nie podwyżka. Niech pan to wytłumaczy. Jak tak, to bardzo proste, nawet więcej niż 400, bo 400, tam 40 to była opłata stała i plus jeszcze około 300 zł za wyżywienie rodzice płacili. A będzie 1500. To nie będą płacić nic. To znaczy, to wchodzi babciowe i każdy rodzic, jeżeli mama pójdzie do pracy, otrzyma 1500 zł, które przekaże na żłobek. Do tej pory płacił z własnej kieszeni te 700 zł, a w tej chwili będzie płacił to, co przelewał, właściwie przekazywał, będzie takim przekaźnikiem tego, co otrzyma od rządu, czyli rodzic będzie płacił zero. Czyli żłobki dla rodziców w ramach tego babciowego będą za 0 zł. Jeżeli dziecko też są za 0 zł, bo mamy programy przecież dofinansowania. Tak, ale w tym momencie jeszcze są te jednak opłaty, a jeżeli dziecko nie pójdzie do żłobka, no to będzie to babciowe, które tam będzie przekazywane. No tam są trzy programy aż aktywne rodzice, aktywnie żłobku i tak dalej. A tutaj prosta sprawa. Jeżeli by
tak opłata była powyżej 1500 zł, to rodzic by coś płacił. Ale my żeśmy wśród samorządów, nawet były takie próby podniesienia troszeczkę ponad 1500 zł, tam była interwencja nawet no, taka polityczna, trochę ministra w koszalinie i ta opłata jednak zeszła do 1500 zł, czyli zero dla rodzica. Czyli podwyżka, ale tak naprawdę obniżka. To ja tylko dopytam, a co się stanie, gdy się skończy rządowy program, a te 1500 zostanie? Nie sądzę, że się skończy. To jest program wprowadzony na stałe. On nie ma zamiaru się kończyć. Wie pan, stałych rzeczy nie ma. Wtedy będziemy się tym zajmować. No nie będziemy się zajmować gdybaniem, bo my zajmujemy się realiami. Także w tym momencie, proszę państwa, żłobki dla rodziców będą za 0 zł, mimo tego, że ta podwyżka wygląda tak, jak wygląda, ale tu my na tym zyskamy, dlatego że jeżeli nasz koszt, powiedzmy sobie, wynosi tam 800 czy 1000, a będziemy mieli 1500 zł, czyli będziemy mieli też pewne pole manewru, na przykład jeżeli chodzi o czy też remonty, czy też zaopatrzenie, czy też nawet, powiedzmy sobie, jakieś tam regulacje płacowe dla pracowników. To teraz bo tam jest pytanie. Słabo. Tam jest kolejne słabo. Pytanie, panie prezydencie, trochę nas czas goni, więc tak przyspieszam. O lotnisko Krylany chcę zapytać. Co tam się dzieje z lotniskiem? W kwietniu spotkanie zespołu do spraw lotniska, wrzesień, jakieś konkrety, już cokolwiek wiadomo, będziemy latać z Krylany, czy nie? Będziemy latać, tylko sytuacja wygląda w ten sposób, że dwa lata temu decyzja nasza środowiskowa została zaskarżona. 22 października będzie posiedzenie Sądu Najwyższego, NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozstrzygnie, która strona sporu ma rację. Czy możecie wyciąć drzewa, czy nie? Przez dwa lata nic nie można było zrobić w tym temacie. Więc to jest po pierwsze. Czyli to jest zawieszone, no jeszcze w tej chwili przez troszeczkę ponad miesiąc. Po drugie, mamy już decyzję środowiskową i występowaliśmy o rygor natychmiastowej wykonalności na budowę hangaru za 56 milionów dla samolotów. To one będą potrzebne również i czy też dla samolotów cywilnych, czy też dla samolotów wojskowych. Czyli coś się dzieje na lotnisku. Tak. No i po trzecie, trwają przygotowania i wczoraj żeśmy o tym rozmawiali, to było takie posiedzenie samorządowe w Parku Naukowo-Technologicznym. Marszałek to potwierdził. Przygotowujemy umowę spółki z marszałkiem i no, miejmy nadzieję, że włączy się to w jakimś małym procencie PPL, czyli Polskie Porty Lotnicze. Polskie Porty Lotnicze mają od 4 nawet do 100%, jeżeli to ja chodzi o udziały. Ja się zapytam, no, ale ma pan konkurencję. W Kołakach Kościelnych być może powstanie lotnisko regionalne, Greenport. Mamy tutaj lokalnego działacza, który właściwie już z inwestorami chińskimi się dogadał. To może zostawmy Krylany po prostu. Nie chciałbym o tym mówić, bo to jest jakieś totalne nieporozumienie. Tak się nie buduje lotnisk. Nie zaczyna się od wójta, tylko zaczyna się od premiera. To musi być w dokumentach strategicznych. O ile wiem, jest to pomysł nierealny. No to zapytam pana jeszcze teraz o budynki w SAP. Końcówka 2021 roku kupiliście to państwo za 18 milionów złotych. Argumentując, że to jest świetny interes. Tak, jest. Kończy się nam 2024 niebawem. Tak. Ekip remontowych ja tam nie widziałem, a departamentów przeniesionych również nie. Tak, dlatego że dopiero 30 lipca czy 31 lipca została przekazana dokumentacja projektowa przez projektanta. Tam były opóźnienia spore. Akurat trafił projektant, który nie wyrobił się w czasie. Oczywiście tam kary umowne były i od tego momentu już mamy jakby zielone światło na remontowanie. To kiedy się zacznie remont? To znaczy, no, te muszą być jeszcze procedury przetargowe na wykonanie. Miał się skończyć do końca tego roku. Nie. To być może to jakieś było nieporozumienie. Nie jest to takie proste, natomiast interes był bardzo dobry. Sama ziemia, na której stoi w SAP, jest warta kilkadziesiąt milionów złotych, więc tutaj miasto nic nie straciło. A powiedzmy sobie, no to jest jeszcze kwestia, no ja nie chcę, jak będziemy mieli po przetargu, to wtedy państwem się podzielę konkretnymi datami. To jeszcze szybciutko dwa pytania do pana. Kolejna inwestycja, hala widowiskowo-sportowa. Czy hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku to będzie centralny ośrodek sportu? Bo ja się tak domyślam, tak, że to jest taki montaż finansowy. Tak, oczywiście chcielibyśmy, żeby był jednym z elementów, bo nie tylko to. Dlatego, że być może będzie jeszcze i basen 50-metrowy. To w zależności od finansów, jakimi będzie dysponował minister, bo to pomysł ministerstwa, żeby tworzyć te centralne ośrodki sportu. To nie jest nasz pomysł.
To jest pomysł odgórny. Będzie od 4 do 10 takich ośrodków ma powstać w kraju i my jesteśmy pierwsi, którzy podpisaliśmy list intencyjny, w związku z tym mam nadzieję, że ta idea się zmaterializuje, ale i tak hala będzie budowana. No właśnie o to chciałem zapytać, czy właśnie, czy tak i tak. Czyli rozumiem, że jeśli nie będzie to centralny środek sportu, to i tak wybudujemy halę widowiskowo-sportową, na które pozwolenie budowlane jest wreszcie. Przypomnę. I na zakończenie, panie prezydencie, chciałbym pana zapytać o pożary domów drewnianych w Białymstoku. Bo znowu jakieś drewniane domy przy ulicy Angielskiej, przy Wyszyńskiego znikają, potem pojawiają się bloki. Nie wiem, jakiś komentarz do tego, panie prezydencie? Nie niepokoi to pana? Nie wiem, dlaczego to jest dla mnie pytanie. To jest pytanie do policji, czy zostali wykryci sprawcy, czy też jakie są przyczyny tych pożarów. No, to nie jest pytanie do mnie. No, społecznicy spekulują, że deweloperzy mogą za tym stać. No to proszę, korzystają przynajmniej. To proszę pytać deweloperów. No, ja jestem... Nie niepokoi to pana zupełnie? Nie, no to źle się dzieje, że taka substancja się pali. Tym bardziej, że jeżeli byłyby to podpalenia, no to wtedy jest to przestępstwo i takie osoby powinny po prostu zostać normalnie ukarane. My chronimy bojary. Te pozostałe dzielnice nie są chronione planami. A bojary są chronione, nawet gdyby tam nawet coś spłynęło, to musi zostać odtworzone według wzornika. Także tam akurat ta dzielnica jest chroniona, a pozostałe, no być może są tacy, którzy wolą, żeby to strawił ogień, ale to ja nie chcę tutaj spekulować, to są spekulacje, nie jest pytanie do prezydenta, tylko do służb porządkowych, czy też do policji. I dziękuję bardzo, panie prezydencie. Przypomnę, że gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok był prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Ryszard Minko, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia wszystkim państwu.